Jeden. Start. I ruszyli na trasę. Symboliczne niecałe 2 km. Powinni tu być. Przedmiotem najszybszy w ciągu dosłownie kilku minut. Początek marca to obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej właśnie okazji w całej Polsce organizowany jest bieg Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Powiat Krośnieński i 5. Kresowy Batalion Saperów wspólnie zorganizowali taki bieg w naszym mieście. Bieg odbył się w Parku Tysiąclecia. Pierwsze miejsce. Gratulujemy, brawa dla Pawła. Będzie finiszowała. Dwa kilometry, ale odpoczynek od sezonu może czasami za długi. Mamy kolejną zawodniczkę. To już 8. ogólnopolska edycja tego biegu. Do pokonania był dystans 1963 metrów. Na biegaczy czekały więc dwie pętle po nowych parkowych ścieżkach. Sama impreza została pozytywnie odebrana przez miejscowych biegaczy. Atmosfera, trasa i możliwość biegania po miejskim parku. Wszystko to sprawiło, że większość była zadowolona z biegu. Pobiegło jak zawsze, wspaniale. Bieg w bardzo przyjemnym miejscu w naszym odnowionym parku, więc biega się super, świetna nawierzchnia. Dla nas to jest najlepsza forma spędzania czasu. Mimo że wczoraj braliśmy udział w zawodach, zresztą jak widzę kolega też w Nowych Granicach, no to mimo dzisiaj dla przyjemności, dla uczczenia takiej rocznicy, bardzo chętnie tutaj przybyliśmy, żeby pobiegać wspólnie i uczcić tą uroczystość. Jedna dziewczynka w wieku może 10 lat. Mega wytrzymało się, bo jak ten jest jednych tych żołnierzy niezłomnych, naprawdę nie wyprzedziła 30-latkę i biegła drugie okrążenie, gdzie mogła po pierwszym już wrócić. Super, świetne emocje, świetna atmosfera, jest niesamowicie. Bardzo przyjemna, szybka trasa, dobrze oznaczona droga. No muszę powiedzieć, że jeszcze po remoncie parku praktycznie to jest jedna wielka przyjemność tutaj odbywać zawody biegowe, nawet takie symboliczne, więc bardzo pozytywnie. Ja również, bardzo fajna atmosfera i przede wszystkim to, że mieliśmy okazję pobiec w swoim rodzimym parku, w swoim rodzimym mieście i uczcić pamięć, tym bardziej super rodzinnie jak zawsze, więc nie zwalniamy tempa. Dla jednych w biegu najważniejsza jest rywalizacja i walka o zwycięstwo. Dla innych natomiast bieganie jest sposobem na wspólne i przyjemne spędzenie czasu we własnym towarzystwie. Zależy w jakim terenie. Tutaj po takim pięknym to jest sama przyjemność, można spokojnie biec w terenie, bo dużo biegamy w terenie, jest trochę ciężej, ale to jest wyzwanie. Tak? To jest nasza forma spędzenia czasu, nas nie liczy się wynik, byle biec, byle spędzić ten czas razem dla zdrowia, a poza tym zaszczepiamy małej, to jednak zamiłowanie do sportu, które my mamy w sobie. Startujemy w miarę często, jak to jest tylko możliwe, więc... W zeszłym roku, czyli w 2019 łącznie, tylko i wyłącznie w zawodach 391 km, 54 starty, od 5 km asfaltówek, pokrosy i półmaratony górskie, między innymi takim wyzwaniem dla nas był półmaraton w Jakuszycach, Bieg Piastów. Najszybszy na trasie krośnieńskiej edycji biegu Wilczym Tropem był Paweł Raczyński. Za jego plecami linię mety przekroczył Damian Wąchała. Podium wśród mężczyzn uzupełnił Łukasz Charęża. Natomiast wśród kobiet najszybsza była Katarzyna Mazur. Drugie miejsce wywalczyła Katarzyna Bartosz. Na trzecim miejscu bieg ukończyła Emilia Warias. Trasa na pewno dość szybka, poza może pierwszym zakrętem, gdzie był dość ostry, tam właśnie złapałem się latarni, ale już później była dość płaska, te zakręty już nie były takie dość ostre. Jeśli chodzi o rywali, no co mogę powiedzieć, moim głównym rywalem był właśnie tutaj mój kolega, że tak powiem, ze służby, kapral Damian Wąchała, którego sam trenowałem. No liczyłem na to, że będzie pomiędzy nami dość mocna rywalizacja, no ale jakoś dałem radę, że tak powiem, go pokonać. Dla części uczestników nie był to zwykły bieg. Niektórzy z biegaczy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i towarzyszący mu bieg Wilczym Tropem traktują niezwykle poważnie. Ci ludzie charakteryzowali się niezwykłymi cechami charakteru, byli wytrwali. Nigdy nie dali się okupantowi. Dotrzymywali tajemnic. Pod
byli poddawani torturom, ale nigdy nie zdradzili swojego przyjaciela drugiego. I my możemy się tego uczyć, nie zdradzać innych ludzi, naszych przyjaciół, żeby uzyskać wolność. Oni nie, do końca byli przy swoich. Jestem żołnierzem zawodowym, tutaj właśnie w 5. Kresowym Batalionie Saperów. Zawsze, gdy jest właśnie takie święto upamiętające żołnierzy, czy też powiedzmy inne święta typu 11 listopada czy Święto Konstytucji, zawsze właśnie co roku od już ponad 14 lat biorę udział w tego typu imprezach. W krośnieńskiej edycji biegu Wilczym Tropem wystartowały 34 osoby.